Witam serdecznie wszystkich, a szczególnie drogie raki, ponieważ właśnie dzisiaj dla was na wiosnę wróćmy starota i zobaczymy, co ciekawego tutaj piękny świat może dla was raczki przynieść. Ale kartę muszę zapasować, też sekundkę. Niech ta wiosenna wróżba będzie dobra. Teraz sprawdzimy, czy tak się zdarzy. Ale karty potrzebujemy jeszcze chwilkę. Leżały jakiś czas, więc muszą znaleźć ten kontakt ze światem. Właśnie przez tą losowość. Okej, jeszcze chwilkę. I jeszcze dwa razy i będą dopasowane. To co? Drogie raczki. Lewą ręką na trzy kubki. I rozkładamy. Okay. I jeszcze trzy. Dobra. W samym środku drogie raki jest eremita. To mogłoby mówić, że ta wiosna będzie takim czasem troszeczkę rozmyślań, rozważań, wyboru jakiejś drogi życia, przemyśleń, może zaczęcia jakiejś jogi, jakichś ćwiczeń duchowych, może jakichś rozważań filozoficznych, ale jednocześnie filozofia filozofią, ale napić się trzeba, więc drogie raczki, tutaj jest giermek kielichów, który mówi, że też będzie wiosna takim czasem wesołym. Bo może i człowiek porozmyśla, ale później będzie się chciał zabawić i jak tutaj widać w kieliszku jakaś rybka pływa, więc to mogą być dobre melanże, epickie imprezy. I uważajcie, by tutaj drogie raczki w te szpony nałogu nie trafić, ale zabawa może być przednia na wiosnę. Tutaj jest na dole księżyc, który jest na tym miejscu dotyczącym przeszłości, więc jakby nie wszystkie marzenia się jeszcze nam zrealizowały i ciągle jest duży potencjał, ciągle możemy myślimy o tych marzeniach, które jeszcze przydałoby się nam zrealizować. Jeśli chodzi o przeszłość, to odchodzi w niebyt taki czas, kiedy tutaj była dziewiątka mieczy, kiedy tutaj były jakieś takie złe rzeczy, odpoczęliśmy jakby po takich klęskach, wypadkach, wszystkim złym i to już idzie daleko, teraz zaczyna się nowy czas. Szóstka mogłaby też mówić, że tutaj jakiś wyjazd nas czeka wiosenny, planowanie jakiejś podróży, planowanie jakiegoś wyjazdu tutaj jest jak najbardziej słuszne. Jeśli chodzi o pracę, mistrzostwo, zaawansowanie w tym, co robimy, będziemy, drogie raczki, tutaj realizować się w tym, co aktualnie robimy. I ta karta też oznacza takie zadowolenie z pracy, też osiągnięcie jakichś sukcesów, więc możliwość też finansowa pomyślna, jeśli chodzi o pracę. Ogólnie słońce, dużo słońca. Słońce jest piękną kartą, szczególnie tutaj, drogie raczki, na wiosnę, bo ono nam daje takie ciepło, radość. Kiedy czujemy, że ten świat nas kocha coraz bardziej i możemy iść do tego świata w pełni i jednocześnie to światło, ciepło sugerowałoby też, że w naszym życiu zagości to słońce, to ciepło. To daje też nam nowe możliwości, jeżeli chodzi o uczucia, o rozwój uczuć. Wszystko jest w pełni słońca, w pełnym rozkwicie i wszystko idzie w dobrym kierunku, więc nie mamy się co, drogie raczki, obawiać tej wiosny, ponieważ ona będzie właśnie dla nas słoneczna, kiedy patrzymy na nasz świat dookoła i mówimy, jejku, jak ładnie, jak słońce świeci, aż się chce. I właśnie się będzie nam chciało na tę wiosnę. Co prawda są tu jakieś takie drobne problemy życiowe. Siódemka, bo to jest taka codzienność, z którą no, i tak się trzeba mierzyć, bo trzeba stać o tej szóstej czy siódmej i trzeba zakupy zrobić, ale to są właśnie takie codzienne problemy, które nam troszeczkę może przeszkadzają, ale jednocześnie sprawiają, że coś trzeba robić, tak? Ale całość jest pod znakiem słońca, więc to nam nawet nie będzie jakoś przeszkadzać. I ostatnią kartą z tego układu jest Rycerz Monet. Ta karta przedstawia albo faceta z pieniędzmi, albo pieniądze, które właśnie do facetów się garną. To jest taki sukces finansowy. Ktoś, drogie raki, kto te pieniądze ma, komu udaje się biznes i w tym układzie też oznacza jakieś takie sukcesy finansowe. Jakąś taką, Rycerz Monet jest taką silną osobą, umiejącą zadbać o swoje finanse. I ta karta właśnie też będzie nam sprzyjać.
Dużo słońca Wam życzę, dogieraczki. Niech ta wiosna będzie słoneczna, ciepła, serdeczna i miła dla Was. I do lata niech słoneczko będzie z Wami. Do zobaczenia.